Dzisiaj na kanale O Domu najciekawszy i najlepszy odkurzacz od Dreamy, czyli Dreamy Z30. I myślę, że tutaj trzeba zacząć od ceny, bo ten sprzęt kosztuje 2449 zł i jak na Dreamy to jest naprawdę sporo, bo do tej pory widzieliśmy raczej takie odkurzacze pionowe, które kosztowały kilkaset złotych mniej. No i ja sam często mówiłem, że kup Dreamy, no bo to jest tak, jakbyś kupił jakiś odkurzacz marki Super Premium, tylko będziesz miał te same rzeczy, tylko taniej. No i tam to nie było naciągane, ale wiadomo, że jakieś niedociągnięcia mogły być względem tych droższych modeli. A kiedy patrzę na tego Dreamy Z30, no to to już jest odkurzacz premium pełną gębą. I dlatego, kiedy używam go, no to te 2449 zł nie wydaje mi się przesadnie wysoką ceną. Dreamy przychodzi tutaj naturalną drogę, no bo zaczęło od tworzenia takich bardzo przystępnych cenowo sprzętów, a tutaj już mamy sprzęt po prostu premium. Inaczej nie umiem tego nazwać. I co jest fajne, mimo że mamy do czynienia z odkurzaczem premium, no to cena, choć jest wyższa niż wcześniej, no to ona jest taka nie premium, bo 2449 zł za taki odkurzacz to moim zdaniem jest ok. O tym trzeba było powiedzieć na początku, no bo żyjemy w Polsce i każdemu go interesuje najmocniej, ile coś kosztuje i czy warto to kupić, więc na wstępie Wam mówię, że kosztuje więcej niż wcześniej, ale warto to kupić. To, co mi się tutaj podoba, to jest przede wszystkim jakość wykonania. Już do tej pory Dreamy robiło naprawdę dobre sprzęty, ale tutaj już wchodzimy na poziom wyżej. No i powiem Wam, że moim zdaniem ta jakość wykonania jest lepsza niż chociażby w Dysonie V15, którego sam posiadam. No i gdybym miał teraz po tygodniu używania tego odkurzacza powiedzieć, czy bym sobie kupił ten odkurzacz, czy droższego Dysona, no to brałbym chyba ten, bo tutaj jest naprawdę bardzo stabilnie, to jest dobrze wykonane, to po prostu jest dobry sprzęt, miło się z tego korzysta. Ale powiem Wam też, że nie mamy tutaj tej przypadłości, którą znamy z niemieckich marek, takich jak chociażby Miele albo co jeszcze tam było, o, Vorwerk właśnie też robi odkurzacze. No i powiem Wam, że tam jest postawienie na tę jakość za mocno. Te sprzęty są ciężkie. Trzeba jakieś paski mieć, żeby je móc podnosić wygodnie. Jak mamy do czynienia z jakąś małą kobietą, to w ogóle jest problem, żeby używała tego odkurzacza. Tutaj tego nie ma. To jest waga mniej więcej jak w Dysonie V15, czyli to jest moim zdaniem taki kompromis. To nie jest najlżejszy odkurzacz na rynku, ale jest na tyle lekki, że da się go swobodnie używać. I to moim zdaniem jest ok, zwłaszcza, że jak mówiłem, ta jakość wykonania tutaj jest naprawdę dobra. No i generalnie zobaczcie, jak ten odkurzacz wygląda. On jest bardzo premium. Mamy tutaj stonowane kolory. To wygląda po prostu ładnie. Te plastiki są twarde. Nic tutaj nie skrzypi. No ja nie chcę się przesadnie odnosić do konkurencji, ale naprawdę mój Dyson to jest taki bardziej skrzypiący i on był taki od nowości. Tutaj w ogóle tego nie ma. Bardzo mi się to podoba. Z takich rzeczy premium to Dreamy chwali się też, że tutaj mamy filtr HEPA, że generalnie mamy system filtracji, który zbiera 99,99% cząstek zanieczyszczeń o wielkości chyba do 10 mikrometrów, więc to jest naprawdę spoko. Oczywiście nie mamy jak tego zweryfikować, będziemy z Wami absolutnie szczerzy, ale to jest coś, co charakteryzowało raczej te droższe odkurzacze. Fajne jest też, że mamy tutaj wyświetlacz, bo jeżeli chodzi o sterowanie, to jest bardzo łatwe. Mamy dwa przyciski, mamy do włączania i do zmiany trybów, no i mamy taki tryb Eco, mamy taki tryb Boost i mamy taki tryb automatyczny. Oczywiście polecam korzystanie z automatycznego, ale jak gdzieś jest bardzo brudno w jednym miejscu, to tego boosta na chwilę można włączyć, ale jeżeli będziemy robić na buście, to ten czas bardzo się skróci, no i na przykład rozładuje się po jakichś niecałych 10 minutach. O tym warto pamiętać, bo to jest trochę jak z tym Spider-Manem, że za wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, to w tym przypadku za wielką mocą idzie krótki czas pracy na akumulatorze, ale powiem Wam, że w takim standardowym, codziennym użyciu ten czas jest jak najbardziej ok. Średnio mi ten odkurzacz, działając na różnych trybach, funkcjonował jakieś 40, może 30 parę, może 40 parę minut. Nie sprawdzałem tego bardzo dokładnie ze stoperem, no bo ja nie używałem tego do testów syntetycznych, tylko do sprzątania chaty.
I bardzo lubię też, że mamy tutaj akumulator, który jest wymienny. W tej półce cenowej to jest jak najbardziej standard już w dzisiejszych czasach, ale warto jednak zawsze powiedzieć, żeby ten odkurzacz brać zawsze z wymiennym akumulatorem, bo mam nawet w samochodzie jeden teraz model sprzed kilku lat, który miał wbudowany akumulator. Wczoraj zawiozłem go do serwisu, bo się zepsuł. Powiedziano mi, że bateria nie działa. A ile wymiana baterii i związanej z nią elektroniki kosztuje? Kochani, 900 zł. To za 900 zł, no to jak się trochę dołoży, to już można sobie kupić nowy odkurzacz, który podejrzewam, że od tego 4-5-letniego modelu wcale nie będzie gorszy. Ale to, czego nie lubię, to jest czas ładowania akumulatora, który wynosi 4 godziny. Czy to oznacza, że pod tym względem Dreamy Z30 jest zły? No nie, wszystkie odkurzacze tak mają i naprawdę czekam, aż ktoś wymyśli jakąś lepszą technologię ładowania tych akumulatorów, no bo 4 godziny to jest bardzo, ale to bardzo długi czas i ja rozwiązuję ten problem mając na przykład 2 akumulatory, że sobie podmieniam w odkurzaczu jeden na drugi, kiedy ten drugi się ładuje, no ale jednak większość ludzi nie chce tego robić i przydałoby się, żeby te baterie ładowały się szybciej. A no jak chcecie robić jak ja, to baterie musicie dokupić, bo w zestawie jest jedna. Ale skoro już o zestawie mówimy, no to pora przejść do przejrzenia tego zestawu sprzedażowego, bo on jest bardzo, ale to bardzo bogaty. No więc rzeczy, które mamy w zestawie, to oczywiście odkurzacz, akumulator, rura. Te elementy już są zamontowane. Nie będę specjalnie dla Was tego odpinał. Mamy też taką standardową końcówkę uniwersalną, szczotkę uniwersalną, która nadaje się zarówno do miękkich, jak też twardych powierzchni. Co ciekawe, mamy tutaj właśnie podświetlenie laserem po to, żeby było mocniej widać brud, co ma swoje plusy i minusy. I generalnie fajna rzecz, jeżeli coś podświetla brud, no bo go lepiej widać, łatwiej sprzątnąć, ale nie da się idealnie posprzątać. Jeżeli ktoś jest pedantem, no to może 15 razy tym przejechać mieszkanie. Jak 16 raz odpali, to nadal mu coś będzie podświetlone i człowiek ma wtedy takie wrażenie, cholera jasna, źle posprzątałem, mam syf w domu, mimo że jest naprawdę niemal sterylnie czysto. I co ciekawe, to podświetlenie mamy nie w jednej szczotce, bo tutaj jak widać mamy 2 takie projektory. Mamy też tutaj w tej szczotce miękkiej, która idealnie nadaje się do takich twardych podłóg. I wydaje mi się, mogę coś źle pamiętać, ale że głównie właśnie w tej szczotce zazwyczaj jest takie podświetlenie, a tutaj mamy w 2, więc to jest fajne. Więc jeżeli lubicie używać tego lasera, to już nie musicie wybierać konkretnej końcówki, macie 2 najważniejsze do wyboru. Tutaj taka mini szczotka, też bardzo fajna, dobrze wykonana. W ogóle muszę powiedzieć, że we wszystkich tych modelach można bardzo łatwo wyjąć te szczotki do czyszczenia. Wystarczy przekręcić, wyjąć, więc to jest zrobione naprawdę ok. Tutaj taka przeduszka elastyczna. To montujemy po prostu, może pokażę. Robimy tak, no i już możemy sprzątać gdzieś na przykład pod łóżkiem. Tutaj mamy jeszcze jedną taką mniejszą szczotkę z włosiem, też przydatna do jakichś zakamarków. Tutaj mamy taką szczotkę do włosów, chciałoby się powiedzieć, Marcin tak powiedział, ale to bardziej do sierści, żeby zwierzaka sobie przeczesać, żeby ta sierść od razu trafiła do odkurzacza. Tutaj jeszcze jedna taka mała szczotka z włosiem obrotowa, to możemy sobie dowolnie ustawić w wybranym przez nas kierunku, żeby posprzątać też w jakichś zakamarkach. I kolejna taka zakamarkowa szczotka. Tutaj z jednej strony też mamy taką końcówkę z włosiem, ale jak przyciśniemy tutaj przycisk i wysuniemy, to mamy szczotkę taką po prostu plastikową. I tutaj jeszcze jedna końcówka. Niektórym może się wydawać, że na przykład to i to, to jest to samo. Nie, tutaj ustawiamy po prostu na sztywno. A to się tak sobie giba, ale też, żeby w niektóre zakamarki dotrzeć, to może być naprawdę przydatne. A tutaj mamy jeszcze stację dokującą. Zawsze dostajemy takie stacje, kawałek plastiku i trzeba wiercić w ścianie, a nie każdy mieszka na swoim na przykład i nie chce wiercić. Więc tutaj mamy stację, która po prostu stoi. Tutaj możemy sobie ten odkurzacz zaczepić i on po prostu stoi. No i dodatkowo mamy też miejsce na ulubione końcówki, więc możemy też je sobie tutaj od razu umieścić.
No dobra, ale większość z Was zapyta: Kosiński, jak to w ogóle sprząta? I powiem Wam, że naprawdę super, świetnie. Nie da się tutaj na coś narzekać. Producent tutaj deklaruje moc 310 R-watów. Dla porównania mój Dyson V15 ma chyba mocy 240, żeby nie skłamać. Mniej więcej to są te wartości. Czy czuć te różnice? Nie, bo jeden i drugi odkurzacz sprząta po prostu bardzo dobrze, wsysa ten cały brud i tak dalej. Nie ma z tym absolutnie problemu. I cały brud ląduje oczywiście tutaj w pojemniku. Jak z tego pojemnika pozbyć się nieczystości? No to najpierw go wyciągamy. Zwalniamy przyciskiem, bardzo łatwa rzecz. A później mamy tutaj drugi przycisk, czyli nad koszem, tak jak tutaj mamy. Robimy tak i wszystko tutaj wypada. W sensie wszystko. Jak naprawdę tutaj na suficie, to będziecie musieli niestety wyciągać, ale to jest klasyka w każdym tego typu odkurzaczu. A skoro mówimy o tych nieczystościach, to tutaj na tym ekranie, który mówiłem wcześniej, można też sprawdzić, ile nieczystości jest naraz wciąganych. Mamy tutaj podział właśnie na różne rozmiary. No i powiem Wam, że z jednej strony fajnie, że taka funkcja jest, tylko zastanawiam się po co. Co daje Wam ta informacja, ile aktualnie czego Wasz odkurzacz wciąga? Bo ja Wam powiem, że mi nie daje absolutnie nic. Więc na początku, kiedy człowiek tego używa, to raz, dwa razy może zerknie, a później ma to absolutnie gdzieś. No to co, przechodzimy do podsumowania. Dreamy Z30, czy warto kupić? Tak, cześć. Nie no, dobra. Mógłbym tak zakończyć, bo to byłaby w sumie prawda, ale warto powiedzieć coś więcej, podsumować, no bo po to jest podsumowanie. Mamy tutaj do czynienia z najlepszym odkurzaczem od Dreamy i to po prostu czuć. Mamy tutaj naprawdę dobrą jakość wykonania, ale też nieco wyższą cenę niż wcześniej, ale moim zdaniem ta cena po prostu się broni, kiedy porównamy ten produkt z konkurencją. Ta jakość wykonania, już o tym mówiłem, ssanie naprawdę mocne. Zestaw sprzedażowy, tak bogatego zestawu sprzedażowego w odkurzaczu pionowym, to chyba jeszcze nie widziałem. Poza tym łatwa obsługa, kilka trybów, wyświetlacz z tym pokazywaniem filtrowania, co dla mnie akurat nie jest w ogóle potrzebne, ale dwie szczotki z podświetleniem. No powiem Wam, że jestem zachwycony. No i gdybym miał dzisiaj kupić za 2,5 tysiąca złotych odkurzacz pionowy, to powiem Wam, że zdecydowałbym się właśnie na ten model i uważam, że to jest odkurzacz premium, który jeszcze nie jest w takiej cenie turbo premium i mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym stosunkiem jakości do ceny, a to chyba jest najważniejsze. I to było wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia, więc proszę Was standardowo. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek oraz zostawcie jakiś komentarz. A jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, no to napiszcie nasze klasyczne badanie statystyczne. No i dzisiejszym hasłem, skoro mamy tutaj takiego mocarza, to będzie mocne ssanie. No i co? Widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale O Domu, na kanale O Technologii i słyszymy w podcaście O Technologii. Cześć!